informacje, o których mówię, często możecie znaleźć na stronie internetowej Świadków Jehowych www.jw.org. Jeśli wpiszecie sobie, tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem, o milionach obecnie żyjących, jeśli wpiszecie sobie miliony obecnie żyjących, to wam zaraz zobaczycie, ile wam i jak oni to dużo głosili. Między innymi tak samo i o tym przeglądzie, gdy sobie wpiszecie tą przeglądarkę od nich, to też wam wyskoczy te wiadomości, które w tej chwili będę mówił. Ja korzystam, skorzystam codzienne badanie PiS rok 2015. Wtorek, 6 stycznia. Czytamy takie coś. Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego. Mateusza 24:46. I komentarz Świadków Jehowych. W przykładzie Jezusa niewolnikowi biednemu i roztropnemu zostają powierzone dwa różne zadania. Po pierwsze, zostaje ustanowiony nad członkami czeladzi. Po drugie, nad całym mieniem pana. Mateusza 24:45-47. Ponieważ przykład ten miał się spełnić wyłącznie w czasie końca, powierzenie obu tych zadań również miało się odbyć po rozpoczęciu się obecności Jezusa, króla, w roku 1914. Wiele grup podawało się wtedy za chrześcijan. Z której grupy Jezus wybierze osoby do usługiwania roli wiernego niewolnika? Kwestia ta została rozstrzygnięta, gdy Jezus oraz jego ojciec przybyli dokonać przeglądu w świątyni w duchowej strukturze służącej wielbieniu Boga. Przegląd ten trwał od roku 1914 do początków 1919. Malachiasza 3:1. Ich uznanie zyskała mała grupka lojalnych badaczy Pisma Świętego, którzy dowodzili, że całym sercem są przy Jehowie i jego słowie. Jezus wybrał spośród nich pewnych namaszczonych braci, żeby działali jako niewolnik wierny i roztropny.